Cześć, nazywam się Magda i jestem wizażystką marki Eveline Cosmetics. Pokażę Wam, jak przy pomocy palety Ruby Glamour wykonać rubinowe smokey eyes, idealne na wielkie wyjścia. Cienie nakładamy na przygotowaną powiekę. Nałożyłam już korektor i przypudrowałam powierzchnię pod łukiem brwiowym. W zewnętrzny kącik wklepię czarną kredkę, która będzie moją bazą pod ciemny cień. Granice kredki rozcieram patyczkiem. Przy pomocy małego pędzelka przyciemniam zewnętrzny kącik cieniem gemstone. Wklepuję go i rozcieram jego granice. Sięgam po cień Jasper, nakładam go na granicę ciemnego cienia i rozcieram. Cieniem Ruby zaznaczam precyzyjnie samo załamanie powieki. Dokładnie blenduję, by cienie się połączyły. Wychodzę nim nieco niżej, na zewnątrz, by później makijaż dolnej powieki połączył się z górą. Sięgam po cień Agat i dokładnie rozcieram nim granicę cienia Ruby wzdłuż całego łuku, pamiętając, by nie nałożyć cieni pod samą brew. Aby wyczyścić okolicę pod łukiem brwiowym, użyję puchatej końcówki dołączonego do palety pędzelka. Środek powieki rozświetlę cieniem Amber. Specjalnie nie pudrowałam tego miejsca, bo nałożony korektor z łatwością zastąpi mi teraz bazę. Jego wewnętrzną granicę rozetrę świetlistym Rose Diamond. Czas na dolną powiekę. Najpierw kredką zaznaczam całą linię dolnych rzęs i lekko ją rozcieram. Kredka będzie moją bazą pod ciemny cień, tak jak w przypadku górnej powieki. Ponownie wybieram cień gemstone i mniejszym pędzelkiem nakładam go przy samych rzęsach wzdłuż całej linii. Jego granice rozcieram cieniem Jasper, by zrobić piękne przejście. Całą długość dolnej powieki rozblenduję cieniem Ruby. Jego wewnętrzną granicę rozetrę cieniem Coral. Na koniec w wewnętrzny kącik wklepię jasny cień Rose Quartz. Teraz za pomocą Precise Brush Linera zrobię wyciągniętą kreskę. Można ją zrobić zarówno eyelinerem, jak i kreską. Wystarczy już tylko wytuszować rzęsy. Użyję do tego maskary Big Volume Bang. Takie smokey eyes to bardzo kobiecy, wieczorowy makijaż, który sprawdzi się przy każdym typie urody.